Ty naprawdę chcesz, żebym ja wytatuował sobie twoje profilowe z Face'a? I tak wnuczek kiedyś do ciebie przyjdzie i powiedzie, tak, a co ty tu masz? A tak ja no kiedyś debilem. Mnie tak brzuch boli po prostu, jak ja patrzę, jak ludzie robią te rzeczy, jak budują. Lecimy? Dobra, lecimy. Dzisiejszy odcinek zapamiętam do końca życia ze względu na to, że to, co zbudują moi widzowie w Fortnite, będę musiał sobie wytatuować. I to nie jakąś henną, nie jakimś mazakiem, nie jakimś innym syfem, tylko najzwyczajniej w świecie pójdę do studia tatuażu i wytatuuję sobie coś do końca mojego życia. Jestem totalnym idiotą. 50 tysięcy w górę i robię kolejny tego typu powalony odcinek. Zostawiajcie łapę w górę, subskrybujcie kanał koniecznie oraz przypominam o wpisywaniu sobie kodu wesprzyj twórcę kod IOSYCHYIMEAIO. Dzięki temu, że wpisujecie ten kodzik, ja mogę sobie pozwolić na nagrywanie chociażby takich odcinków, ze względu na to, że pewnie dzisiaj wydam dużo pieniędzy na to, żeby po prostu się wytatuować. I od dzisiaj będę co odcinek dodawał dwie osoby, które wspierają mnie z kodem YOSHIMAIO do znajomych. Mamy tutaj jedną osobę, proszę bardzo. Jakaś inna losowa osoba, o, proszę bardzo. Jeśli wy chcecie znaleźć się na mojej liście znajomych, wystarczy właśnie zasubskrybujecie mój kanał, zostawicie łapę w górę, napiszecie w komentarzu swój nick, z którym wspieracie mnie w sklepie Fortnite oczywiście. No i przypominam, serio, 50 tysięcy w górę, jak nie będzie pod tym filmem, to... zeskakuję z mostu i... Dobra, nie będę mówił takich rzeczy. Oczywiście w grze komputerowej. Dobra, w takim razie pora wejść na Discorda i zgarnąć widzów. Widzowie jeszcze nie wiedzą, co będziemy robić. Aczkolwiek, jak wyglądał będzie odcinek? Krok pierwszy, bierzemy jakiegoś losowego widza z Discorda. Krok drugi, bierzemy go na Creative'a oraz mówimy mu, co będziemy robić. Krok trzeci, on nie może mi powiedzieć, co to będzie. Krok czwarty, jeśli zgadnę, co to jest, to musimy zagrać szybkie 1 vs 1. No i krok piąty, jeśli przegram, no to... no właśnie, to wtedy muszę się wydziarać. I potem się pytacie, hej, jak życie leci? Jak życie leci? Nie, bo Nowik, osiema Yoshi. A jak u ciebie? Paraliżująca depresja powoduje, że chce się zabić. Ale jest w porządku. Powiem tak, jakby to będzie film, który ja zapamiętam do końca życia niestety. Dobra, a wybierz kogoś. Ja myślę, że Oliver JFD65. Mi się też wydaje. Dobra, Oliver, biorę cię na kanał wyżej. Siema, Oliver. Siema. Ej, Yoshi, tak szczerze, to było marzenie, żeby z tobą zagrać. Super jesteś. O Jezu, ale mi się trzęsą ręce. Spokojnie, bo będziesz musiał budować zaraz. Dobra, słuchaj, czy chcesz zapisać się w historii tego kanału? Tak. W takim razie dzisiaj spoczywa na tobie bardzo duży obowiązek. Ze względu na to, że będziesz miał teraz 6 minut na zbudowanie czegoś. Jeśli ja zgadnę, co to jest, to będę musiał sobie to wytatuować do końca życia. Czas, start. Co? Możesz używać tego, co jest tutaj na mapie. Możesz sobie sam respić, co chcesz. Możesz robić dosłownie wszystko, stary. Ale cokolwiek zbudujesz i ja zgadnę, co to jest, ty nie możesz mi przez 6 minut mówić, co to jest. Więc stary, spoczywa na tobie ogromny obowiązek. Musisz wymyślić, co sobie mam wydziabać na łapie. O Boże. Mam nadzieję, że cię nie zestresowałem za bardzo, bo to jednak decyzja do końca życia, ale spoko, ja mam głupie rzeczy na ręce. Co ty już budujesz sobie? Co to jest? Na razie widzę, że jakąś ścianę więzienną robisz. Ty, w ogóle słuchaj, oglądałbyś, jakbym zrobił sobie kanał lifestyle'owy? Taki wiesz, że vlogi nagrywa mnie gry, czy nie? Czy giga gówno by było dla ciebie? No właśnie, ja lubię twoje vlogi oglądać. Tak jak nagrywasz te włosy i dobra, to wszystko ogólnie. Słuchaj mordo, to mam dla ciebie dobrą informację oraz dla widzów, którzy w tym momencie oglądają, ze względu na to, że w tym momencie, jak oglądacie właśnie ten odcinek, aktualnie pojawił się już kanał lifestyle'owy. Link do niego znajdziecie tutaj w karcie na górze oraz w opisie czy na ekranie końcowym tego filmu. No i pierwszy film będzie właśnie o tym, jakie sobie wszystkie dziaby zrobiłem, bo mam zamiar zrobić ich dosyć dużo, a dużo osób się pyta, dlaczego na przykład mam dupę na ręce zrobioną i tak dalej. Więc za to wszystko będę odpowiadał właśnie na moim kanale lifestyle'owym, więc linki macie tutaj wszędzie. Więc sobie zostawcie subika, rozbujajmy ten kanał szybko do 100 koła. No i zobaczmy w ogóle, co ty robisz. Wygląda na razie jak zamek, nie wiem, zameczek, albo nie wiem, chatka. Co to może być w ogóle? Zostało ci w ogóle 3 minuty jeszcze, stary, więc ja na twoim miejscu. No trochę bym się pospieszył, żebym jednak zgadł, co to może być. I słuchajcie widzowie, w ogóle pod koniec tego odcinka oczywiście będzie pokazane, jak sobie to dziaram, więc pamiętajcie, oglądajcie film do końca, sub, łapa w górę, komentarzyk, co nie? Bo dodaję ludzi teraz z komentarzy do znajomych też przy okazji. Dwóch co odcinek, więc pamiętajcie, żeby pisać. Dobra, stary, słuchaj, zostało ci 1,5 minutki. Na razie to wygląda jak po prostu zwykły dom, nie jestem w stanie powiedzieć nic więcej. Poczekamy na koniec, poczekamy na finalny efekt. Została minuta, tylko i wyłącznie minutka została, więc słuchaj, nie no, dobuduję. Dobra, generalnie tak, jaka to jest kategoria? Powoli mogę zgadywać. Budynek. Kategoria budynek, okej. Okay. Zostało 15 sekund. No nie wiem, kurde, dobra, czekaj, zaraz będę zgadywał. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Dobra, słuchaj, mordo. To wygląda jak kloc, ale czy to jest po prostu zwykły domek? Tak, to jest zwykły domek. To jest zwykły domek. Okej, okay, czyli mam wydziarać sobie zwykły domek. Słuchaj, tylko teraz tak, żebym ja to zrobił dzięki
tobie musimy zagrać 1 vs 1. Przed nagrywką powiedziałeś mi, że jesteś spoconym padowcem. Musimy zagrać 1 vs 1, chodź. Szczerze, fajna dziara, ale wolałbym się sam na nią zdecydować tak w 100%, a nie, że przez ciebie muszę ją zrobić. Ale dobra, 3, 2, 1, go. Dobra, widzowie, muszę to wygrać. Dobra, mamy kakie. Ale mam stresa. Oj, byczku, nie miej stresa. Ajajaj, no chyba cię obiłem trochę, co? No, trochę tak. Czekajcie, widzowie, trochę go zbejtuję. Chyba jakiś kolapsing jest, co? Oj, tak, tak. Czekajcie, widzowie, muszę go zakilofować. Zakilofuję go. O Boże. Dobra, widzowie, czekajcie. Zakilofujmy go. No nie. Ojej. No niestety, niestety mordo, ale słuchaj, było dobrze i tak. Słuchaj, no powiem ci tak, pomysł miałeś fajny i tak dalej. I tak go zrealizuję, bo i tak miałem go realizować tak prywatnie, nie pokazując tego nigdzie. Ale uznajmy, że dzięki tobie będę miał domek na łapie, więc gratuluję. Dzięki i bardzo fajnie było z tą grać. Wzajemnie, wzajemnie. Jaki masz kod wpisany w sklepie, powiedz mi, tak szczerze, tak szczerze. Yoshimayo. Dobrze, kod Yoshimayo, co go niby wszyscy w dupie mają, ale jednak jak widać, no nie do końca. Takie mam pytanie małe. No, kiedy sobie tą dziarkę robić kodu? Dosłownie, mordo, z tego też będzie odcinek, więc no, w tym samym momencie będzie robiona, ale pokazana na innym odcinku. Więc widzowie, pamiętajcie o subie z dzwonem, żeby mieć powiadomienia o następnym filmie, gdzie wytatuję sobie kod Yoshimayo, co go właśnie wszyscy w dupie mają, więc polecam serdecznie. Czemu on przysiad chce zrobić? Co jest, co robi? Przysiad na psie zrobi. Przysiad na psa. Czemu on tańczy nie, no, z psem? Gwałcenie psa. No on to gwałcenie praw zwierząt. Dobra, ja potrzebuję szybko kogoś. Antek, biorę ciebie, a później wracam i jeszcze ostatnią osobę. Słuchaj, w takim razie stań przede mną, mój przyjacielu, weteranie discordowym, który niegdyś był moim wspaniałym modem, ale ze względu na to, że musi się uczyć, bo jednak szkoła ważniejsza. Pamiętajcie, drogie dzieci, chodźcie do szkoły, bo jak nie, to was matka wyjdzie z domu. To mi grozi. Dobra, słuchaj, Antek, masz od teraz 6 minut na wybudowanie czegoś. Jeśli ja zgadnę, co to jest, to muszę sobie to wydziarać. Czas, start. Jeśli zgadnę, co to jest, robimy 1v1, którego oczywiście wiemy, że wygrasz, bo jesteś spoceńcem pieprzonym, więc tak już mam przesradę, widzowie, sadgę. Nie wiem, co będziesz budował, trochę się ciebie boję. W sensie, wziąłem specjalnie osobę, którą znam, bo wiem, że to jest pieprzony zwyrol, więc... Okej, to jest coś zielonego, czyli nie będzie to papież na pewno, bo nie jest to żółte. Dobra, to już powiem ci tak, najgorsze myśli poszły na bok. To wygląda na razie jak zielone pudełko i nie wiem, pudełko z węglem w środku. Tonę węgla sobie tatuujesz? Tonę węgla sobie mogę wydziarać, tak o. Dobra, słuchajcie, widzowie. Pozdrawiam widzów ze Śląska generalnie. Mam nadzieję, że ta dziaba się wam będzie podobać. Jeśli tak. No to dobra, ja inaczej zrobimy tutaj. Aha, to będzie napis. Napis? Jaki napis znowu? To będzie napis, który upamiętnia grupkę na Facebooku. Jaką grupkę na Facebooku? Oj, wspaniałą grupkę na Facebooku. Nie, bez napisów. Ja napisów nie chcę robić. Poza tym, ale nie, musisz coś ładnego wybudować, a nie napis. Napisy są nieliczone. Tak jakbyś napisał JD, ja bym nie wytatuował sobie jest dobrze, bo na przykład jak nie byłoby jakiegoś dnia, no to bym się patrzył na tą dziarę i bym myślał o dobrych, miłych dniach. A na przykład nie byłby mój dobry, miły dzień. Szczerze to nie wiem, co to jest totalnie. Bo jeszcze twarzy nie narysowałem. Skoro mówisz, że to twarz? Znaczy moje profilowe z Facebooka kiedyś. Tylko ja nie umiem zmieniać nic tych rozmiarów w Fortnite, czekaj. No i nie wiem, byczku. Poza tym za dużo podpowiedzi już dałeś, więc no. Ajajaj. Poza tym i tak nawet nie wiem, co to jest. Tak szczerze. A serio? Ty naprawdę chcesz, żebym ja wytatuował sobie twoje profilowe z Face'a? Nie. Czy ty jesteś... Czy ty masz w ogóle rozum i godność człowieka? Chcesz, żebym wydzierał sobie... Tak jego mordę. Dalej nie wiem, co to jest. Dobra, minuta została. I na razie to wygląda jak ciuchcia. Ale czemu to jest czerwone? Co ty robisz w ogóle? No nie wiem, no zacznijmy od tego, że mi się czerwone bierze. Co jest? No bo bierzesz czerwone. Widzę przecież tutaj na ścianie, jak ty chyba Daltonem jakimś jesteś. No a jak jestem, to co? To musisz założyć... No i to jest żółte, no to jestem Daltonem. Musisz założyć okulary i nagram tego. Nagram odcinek z tobą. Gram Fortnite z gościem, który pierwszy raz widzi kolory. Byczku, 15 sekund ostatnia. 5, 4, 3, 2, 1. Nie wiem, Antek, co to jest. Nie mam pojęcia, co to jest. Miała być małpa. Nie. Chciałeś, żebym wydziarał sobie małpę. Tak. Super jesteś. Sobie chciał być pod serduszkiem całe życie. No niestety. Ja nie wiem, jak ci to przypomina małpę. Jak ty chcesz, żeby gracz, który gra turnieje, zrobił ci coś takiego? No nie wiem, no słuchaj. Propos małpy, wydaje mi się, że małpa by wybudowała coś lepiej, naprawdę. W sensie...
jak można? Nazywaj się człowiekiem. Nie nazywaj się gatunkiem Homo sapiens. Naprawdę. Powiem ci tak, fajny pomysł. Fajnie, że chciałeś, żebym zrobił małpę. No ale niestety nie wyszło. Lecę po kolejną osobę. Dobra, dawajcie, odpalajcie i kto coś fajnego mi pokaże, to ja biorę go. Tylko nie pokazujcie mi siusiaków. Czemu ty puszczasz jak twój stary kosiarką po ogrodzie driftuje? Dobra, jak ty się w pęcach to masz. Dobra, dawaj. On mówi, że mnie na srywę, nie? Jak on orbitrek ma w pokoju, jak on chyba jedzie ci goście, co? Co on robi? Bo nie jestem w stanie pojąć, co. Siema, umiem dotykać siodeł. Czemu on rozwala orbitrek? Zachowanie podłe. Nie podoba mi się to, co on robi. Ej, Klaudia, jesteś? Jestem. Słuchaj, sprawa do ciebie. Potrzebuję dziewczyny na odcinek, żeby chłopakom pękła stuleja. Czy wiesz, co będziemy dzisiaj robić, czy nie wiesz? Nie wiem. Dobra, super, o to chodzi. Umiesz coś tam budować na kreatywnym, czy nie? No, tak średnio raczej. Dobra, to dam ci więcej minut i będzie bez duelu, więc... Dobra, generalnie tak, czekaj, stanę sobie obok ciebie. Dobrze, słuchaj. W takim razie, od teraz ty będziesz miała 10 minut na wybudowanie czegoś, a jeśli ja zgadnę, co to jest po tych 10 minutach, to muszę sobie to wydziarać. Czas, start. O Jezus, dobra. Więc możesz nic ładnego zrobić. Możesz nie być gnojem, jak poprzedni na przykład osobnik. Antek zrobił mi małpę, ale na szczęście nie zgadłem, więc nie muszę sobie zrobić małpę. To ja będę wspaniałym człowiekiem. Tak? No ja mam nadzieję. Dobra, czy kolor ma znaczenie? Tylko tyle chcę wiedzieć. Ma. Czyli coś żółtego, dobra. Mam nadzieję, że to nie jest papież. Nie, spokojnie. Czy to będzie w górę bardziej, czy to będzie na ziemi, jakby coś zrobione? W górę będzie, w górę. Powiem ci, że trochę się stresuję, w sensie... Ja wierzę ci na słowo, że nie zrobisz nic wyrolskiego, ale to jednak jest coś, co będę miał do końca życia, wiesz o co chodzi? Tak. Ciężko. Czyli tak najgłupszą rzecz będę dziarał na innym odcinku, bo w sumie przez to, że 20 tysięcy osób ponad było na kodzie, to będę musiał sobie kod Yoshimayo wytatuować. Więc... Ajajaj. I tak wnuczek kiedyś do ciebie przyjdzie i powiedzie, tak, a co ty tu masz? Tak, ja no kiedyś debilem. Nie, no to wnuczek by wiedział, że dziadek dalej debil. Wygląda na razie jak jakieś, nie wiem, jak słońce, albo jak góra kwiatka. Jak się nazywa góra kwiatka? Kwiatek ma łodygę i ma to coś. Jak się to coś nazywa? Nie mam pojęcia. Nie, czekaj, nie, zrobię to inaczej, bo to wszystkie. Przypominam widzowie, że pod koniec tego odcinka będziecie widzieć to dziara, nie wiem, serio. Łapa w górę, subik. Oglądajcie do końca, bo no będziecie widzieć mój ból i łzy. Pamiętajcie o zostawieniu subika na kanale lifestyle'owym ponadto, bo serio, to jest mega istotne. Pamiętajcie, że 25 września nowy dropik na smthastore.pl. No i będzie też zniżka na wcześniejsze produkty, które już były. Będą shoulder bagi, będą maseczki, nowe bluzy, dresy, skarpety. Dobra, mam zamysł jakiś tego. Ile zostało mi czasu? Słuchaj, spokojnie, 6 minut jeszcze. Co to jest w ogóle? Te tutaj, o to się nie liczy, ta pała, ta, w sensie pała, to kółko takie. Wcześniejsze się nie, to wcześniejsze to nie liczy. Dobra, powiem tak, spytam się tylko o kategorię. Przedmiot. Okej, ale nie jest to przedmiot elektroniczny. Nie. Okej. Można nawet powiedzieć, że tak jakby część garderoby, czy coś takiego, nie część, wiem. Część garderoby, możesz to na siebie ubrać. Będę patrzył pod tym względem. Najgorsze jest to, że zrezygnowałem z 1 vs 1, więc jeśli zgadnę, to od razu muszę to zrobić. Na razie mi to jeszcze nic nie przypomina, ale spokojnie, masz 4 minuty jeszcze. Na razie mi to wygląda na koronę. O, już coś w jakimś stopniu może. Okej, czyli dobrze kombinuję. Ale nie mówię, że już nie zgadłeś. Albo dobra, zapytam się inaczej. I teraz mi możesz odpowiedzieć szczerze. Czy jest to korona, tak czy nie? Tak. Dobra, okej. Czyli muszę sobie wydziabać w dzisiejszym odcinku koronę i domek. Super jesteś. Ej, serio, ale ze mnie zeszło. Mnie brzuch zaczął boleć. Ja tak stoję tutaj i mnie tak brzuch boli po prostu, jak ja patrzę, jak ludzie robią te rzeczy, jak budują, więc ja się mega zestresowałem, więc w tym momencie zeszło ze mnie wszystko. Ale korona to wszędzie może pasować, taka malutka gdzieś czy coś. No, właśnie o to chodzi, właśnie mówię, korona totalny kozak, bo ja się bałem, że wiesz, dowalisz czymś takim. Dobra, no to słuchaj, dziękuję ci bardzo w takim razie, super jest. Ja też dziękuję, że mogłam wziąć udział. Dobrze, moi drodzy, w takim razie przechodzimy do dziabania. Dobra, więc w tym momencie już znajduję się w Poznaniu i generalnie wczoraj dziarałem się cały dzień, bo jestem tutaj na troszeczkę dłużej i generalnie sprawa wygląda następująco. W ten weekend na tym kanale pojawi się odcinek zrobienia pewnej konkretnej dziaby, o której już dudniłem od dłuższego czasu. Dlatego subskrybujcie kanał Ganiania się z Bąkiem i pamiętajcie, że w sobotę pojawi się coś mega ultra grubego na kanale. Ponadto jeśli chcecie zobaczyć wszystkie dziabki, które sobie najzwyczajniej w świecie zrobiłem, to za parę dni startuje kanał lifestyle'owy, który polecam już w tym momencie zasubskrybować, więc będzie gdzieś tutaj albo gdzieś tutaj. Więc zostawcie tego suba. Nie bądź rura, się nie rymuje nawet, nieważne. Tak się jak nie przedłużam i lecimy do salonu.
Siema, ja chilluję sobie bombę już, bo będziemy robić jedną z pierwszych rzeczy, które widz zrobił. Proszę bardzo, domek, bardzo ładny, piękny. W ogóle to jest zajebiste, że ja miałem w planie już zrobić sobie tą okładkę płyty do Neighborhooda, już miałem w planie to zrobić, a jak właśnie nagrywałem odcinek, gdzie ci widzowie budowali rzeczy, które mam wydziarać, to chłopaczek zrobił domek. Ja mówię, o, dobra, no to zajebiście. Lecimy? Dobra, lecimy. W ogóle, jako że wiecie, że jestem bardzo miłym człowiekiem, chciałem powiedzieć, że ten pan pomógł mi zrobić zdjęcie do miniaturki, więc tutaj macie jego Instagrama na ekranie, możecie mu zostawić tam ładnie. Dziękuję, super jesteś. Bez tego moglibyście się nie zbejtować na tak wspaniały film. Mam motywację, jak robisz tą dziabę, bo ona jest najpiękniejsza ze wszystkich, które dzisiaj robimy, tak szczerze. No, szczerze? Najbardziej mi siada. Może dlatego, że zespół ulubiony, nie? Nie tak. Koszulka z smthstore.pl chroni mnie przed bólem. Polecam serdecznie. Obraz skończony. Proszę bardzo. Ale to jest piękne. Ale to jest śliczne. O, ja dupiam. Dobra, więc generalnie domek wykonany. Teraz zostało nam zrobić sobie koronkę. Koronkę będziemy robić gdzieś tutaj na mapie, więc będzie o tyle łatwiej, że tamto miejsce już mam ograne trochę. Dobra, jazda. Przedramie jest takie lajtowe, w sensie, nie wiem, jakby... No bo w porównaniu z resztą miejsca, no, tak. Na przedramieniu to się nic nie czuje zupełnie. Dobra, done. Ale jest piękna. Wreszcie nie mam tej gównianej jemki na ręce. Super.